Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek turnieju Kręgu Korna w Total War Warhammer 2. No i mamy tu pewien problem, znaczy problem nie do końca właściwie. Ja miałem sporo problemów, bo cóż, od czego by to zacząć właśnie? No po pierwsze to zapomniałem o tej powtórce, bo nadesłał ją Wereszę naprawdę jakiś długi czas temu, a ja kompletnie o niej zapomniałem i... No i tak, i wrzucam ją dopiero teraz. Nie wiem, że to nie jest przypadkiem w ogóle pierwsza kolejka. Mamy Chaos, którym gra Veresza przeciwko Dark Elfom, którymi gra Maciek. Druga sprawa, która zdarzyła się taka niezbyt fajna, no to podczas nagrywania jakoś nie wiem jakim cudem wyłączył mi się dźwięk, nie? Dźwięk mi się wyłączył, bo ja osobno nagrywam to z mikrofonu, osobno tak jakby grę, nie? I wyłączyło mi się, zatrzymało mi się nagrywanie dźwięku z mikrofonu. Nie wiem jakim cudem, no ale się zatrzymało. Muszę to teraz robić oglądając plik, który jest już nagrany. Już omawiam armię, a ja teraz gadam o pierdołach. Pierwsza linia to Wojownicy Chaosu prawdopodobnie, albo Grasanci. Sartorial dowodzi. Grasanci Chaosu są pierwszą linią. Tutaj jeszcze trzy oddziały piesków. Wybaczcie, to będzie dzikie nagranie, to naprawdę będzie dzikie nagranie. Tak, grasanci są na pierwszej linii, dwa oddziały Wojowników Chaosu, trzy razy pieski. Tu mamy chyba Rycerzy Chaosu, no i grasanci, Władcy Koni Grasantów. No nie, konni grasanci z toporkami, Władcy Koni Grasantów, jeżeli chodzi o kawalerię podjazdową. W ogóle trzeci problem był taki, że mi się plik uszkodził podczas nagrywania i w ogóle musiałem część tak jakby nagrać od początku, mniejsza z tym, to było ciężkie. Ale no postanowiłem to nagrać, bo pojawili się orkowie, a kiedy ja ostatnio w ogóle widziałem orków na powtórkach? Jeżeli chodzi o Mroczne Elfy, no to pierwsza linia to cztery oddziały szermierzy, posępnych szermierzy konkretnie, dwa oddziały włóczników, nie aż pięć oddziałów posępnych szermierzy, dwa oddziały włóczników, Czarna Straż z Nagarondu też jest razy dwa, cztery oddziały aż Mrocznych Łusek, no i dowodzi całym przedsięwzięciem bodajże Malekit na Smoku. Tak, tu jest drugi oddział właśnie tej Czarnej Straży z Nagarondu, tam jeszcze jakiś Max wspiera, Czarodziej z Magii Cieni, okej, wszystko jasne. Dobra, no zaraz możemy chyba zaczynać w takim wypadku. A właśnie postanowiłem nagrać ta pierwsza bitwa, okej, no Chaos, Mroczne Elfy, Chaos był, Mroczne Elfy, to Mrocznych Elfów jest od cholery jeszcze trochę. A tymczasem Veresza podchodzi lasem prawą stroną, no Mroczne Elfy w ogóle się nie patyczkują, idą tutaj frontalnie, no i zresztą nic dziwnego. Idą cały czas przed siebie, Malekit już wyjeżdża, wylatuje właściwie po spota, podjeżdża kawaleria, zaraz pójdą pierwsze salwy, aczkolwiek no to musiało boleć. Jedna salwa i praktycznie konni grasanci z toporami zostali całkowicie zaorani. Jeszcze został oddział władców koni grasantów, no ale on nie jest na razie w stanie wyrządzić chyba zbyt wielkich szkód. W tym momencie już nacierają oddziały chaosu, już wyleciało z tego lasu, już widać pierwsze jednostki grasantów. Pakowują się do kombatu, wejdzie za chwilę jakieś zaklęcie, ja tu się spodziewałem jakiegoś vortex, nie, ostrzał, całkowicie nietrafiony, kurczak nie trafił z tą palącą zagładą z niebios, palącą zagładą, zapamiętałem nazwę, nareszcie. No i wbił się tak w sumie w te szeregi, w sensie kurczak, w te szeregi Dark Elfów, a Malekit jest tuż nad nim, więc to może być naprawdę nieprzyjemne. No Wojownicy Chaosu całym tłumem ładują się w tym momencie do kombatu, już pieski zaczynają oskrzydlać, aczkolwiek tam mają zdecydowanie smaczniejsze, tak, to nie było oskrzydlenie. Pieski, och! Magia cienia, magia cienia! Lewa strona tej formacji Wojowników Chaosu została dosłownie, no nie wiem, no posiekana tym wahadłem. No to było fajne, to było naprawdę fajne. Tymczasem kawaleria już wjeżdża w jednostki strzelające, które są kompletnie niebronione. Te jeszcze ostrzeliwują tych Wojowników Chaosu po prawej stronie, no ale tego strzelania już dłużej im nie zostało, bo już mają na plecach Rycerzy Chaosu, no i oczywiście pieski. Jeszcze tutaj szykuje się jakieś zaklęcie, prawdopodobnie kolejna paląca zagłada. Otóż to. No obija całkiem mocno Elfie Wiedźmy? Nie, Włóczników chyba, no ale Czarna Straż Nagarondu trzyma się mocno. Niestety, no strzelanie zostało całkowicie dojechane przez Chaos. Tu jeszcze nadjeżdżają konni grasanci, no tumult się stworzył, naprawdę stworzył się duży tumult na wylocie tego lasu. Tu jeszcze, no widzę, że kurczak bił się, czy to Malekit, czy to nie jest przypadkiem jakiś inny bohater? Nie jestem pewien. Tymczasem idzie ostrzał w kierunku tej piechoty, która nawróciła się, żeby pomóc kuszom. No i naprawdę mocno dostają po plecach szermierze i włócznicy.
Kurczak już wleciał oczywiście tam do kombatu, żeby wesprzeć swoją piechotę, ale piechota powinna sobie poradzić. Jest tutaj trochę kawalerii w sumie, która no chyba nie powinna to jednak być, no ale piechota powinna dać sobie z tym radę, mimo że ta czarna straż nagrodu cały czas funkcjonuje. Jeszcze Malekit na plecy, czy to Malekit? No najedźże na niego. Nie mogę najechać, bo ja oglądam już nagranie wcześniej, więc nie mogę robić tego, co chcę. W każdym razie, no, piechota strzelająca mrocznych elfów została zmasakrowana. Zresztą piechota do walki w zwarciu również tam po lewej stronie. Naprawdę konni, władcy koni grasantów robią świetną robotę. Uwielbiam te jednostki. Szczególnie w Norsce. Chociaż one chyba się nie różnią. Nie jestem pewien co do tego, powiem szczerze. Chociaż nie, zwykli grasanci się różnią, więc no, władcy koni też powinni się różnić. Czy mi się właśnie mikrofon... Nie, działa, wszystko działa. Wszystko działa. No dobra, to było dziwne. Mniejsza z tym. Czarna straż. To jest właśnie największy problem, bo mroczne elfy nie wykorzystały kompletnie tej czarnej straży z Nagarondu, której no, widzieliście oddział. No tutaj już jest sprawa zamykana, nie? Niedobitki. Został już tylko male... Nie, to Loki upadłe serce. No, dowiedzieliśmy się. No, jak widzicie, jeden oddział czarnej straży, który jest już obity, bo wyszedł z tego lasu, ale w lesie jak stał, to był kompletnie nieruszony, nie? Wejdzie jeszcze paląca zagłada, która chyba nie wyrządzi jakichś większych szkód. Troszkę damage'a weszło. Ale jakie to ma znaczenie w tym momencie, jeżeli już został tylko ten jeden oddział? On był niedraśnięty przez całą grę, stał w lesie, nie? Elitarna jednostka za chyba tam 1400, naprawdę jedna z najlepszych jednostek w grze, może. Ale no, mogliby spokojnie osłaniać te jednostki strzelające. Myślę, że gra by się potoczyła zupełnie inaczej. Wszystko dzięki temu wahadłu, które no, zmasakrowało dosłownie Wojowników Chaosu. Gdyby czarna straż osłaniała strzelające jednostki, no to jest już koniec. GG. Gdyby ta czarna straż, no patrzy, 195 trupów na rycerzach, no magia cienia tylko 79, a tylko, no Wojownicy Chaosu zwykle nie są zbyt liczebni chyba. Grasanci, tak, to byli grasanci podbici w ogóle do srebrnej belki. Grasanci też nie zrobili jakoś strasznie dużo, ale to grasanci, to są jednostki warte chyba 350, nie? Co oni niby mieli zrobić? Także tak, no Rycerze Chaosu się spisali, nie wiem gdzie był drugi oddział Rycerzy Chaosu, on się tam chyba wpakował do walki w zwarciu. 6 trupów Wojownicy Chaosu zrobili. No ale ta czarna straż, myślę, że to było nawet kluczowe. Gdyby zdołała osłonić te strzelające jednostki, przepraszam, no to mogło być zdecydowanie lepiej. Tak, tu się zastanawiam chwilę, czy aby na pewno nagrałem odpowiednią bitwę, ale tak. Druga bitwa, na tym mi bardzo zależy, bo mamy orków. Kiedy orkowie byli na powtórkach? Jeżeli ktokolwiek odpowie na to pytanie bez zastanowienia albo bez sprawdzenia, no to naprawdę... Dobra, miałem się zakładać, ale nie. To nie jest dobry pomysł. Ale myślę, że naprawdę, orkowie byli bardzo dawno, mówiąc krótko. Wprawdzie zaczynałem od nich, to były moje pierwsze podrygi z multi, właśnie grałem wtedy orkami. Ale to nie zmienia faktu, no i przeciwko Wojownikom Chaosu, więc chaośnicy razy dwa dzisiaj. To nie zmienia faktu, że orków dawno nie widziałem i w sumie głównie dlatego no, chciałem ten odcinek wreszcie nagrać. Dowodzi jeszcze do tego Azak, także no w ogóle będzie impreza jak bum cyk cyk. Ale przyjrzyjmy się właściwie polu bitwy. Mamy dosyć szeroką mapę. Szeroką, ona jest ogólnie duża, długa i szeroka, nie? Także jest naprawdę kawał mapy. I tutaj już na prawej stronie hobgobliny nocnych goblinów. Okej, tak to wygląda. Orków, kurczę, ja już orków nie pamiętam, pomijając fakt, że ja w ogóle... No i gobliny, goblińscy łucznicy na wilkach z Regiments of Renown. Ja orków w ogóle z tych jednostek z DLC nie znam, bo nie posiadam tego DLC. Dowodzi oczywiście Azak Rzeźnik na smoku. Pierwsza linia to 3 razy czarne orki. No i podpierają to 2 oddziały orkowych chłopaków. Z prawej i z lewej strony, czyli w sumie taka elitarna pierwsza linia. Tutaj stado nocnych hobgoblinów z Regiments of Renown. To te na skójkach takie właśnie jednostki. Widzę tu na tyłach łucznicy nocnych goblinów razy dwa, przy czym no, razy trzy, nie, razy dwa. Jeden z Regiments of Renown, a to jest oczywiście, to są ohydne tchórze. Mamy Azaga rzeźnika na smoku, czy tam na wiwernie. No i banda złamanego kła, czy tam złamanych kłów. To chyba chłopaki... na dzikach z Regiments of Renown. Dzika mantykora chaosu już się pojawiła na horyzoncie, tymczasem cała armia chaosu w lesie. Mamy, tam było chyba bodajże 3 oddziały grasantów z wielką bronią. Lubię te jednostki, naprawdę lubię te jednostki, mimo że może nie są jakoś super dużo warte. Zdecydowanie wolę ich niż grasantów po prostu. No, mamy wybrańców z wielką bronią w ogóle, wow. I to razy dwa chyba. No, grasanci chaosu z wielką bronią razy trzy. Wybrańcy chyba są razy trzy, orzesz ty.
Wybrańcy z wielką bronią razy 3. Książę Sigvald wspaniały dowodzi całym przedsięwzięciem. Czarownik chaosu z magią metalu wspiera go. Tu jest oczywiście wspomniana Manticora, a tutaj rycerze chaosu. To są jakieś 3000 punktów, nie? I między główną armią, a między rycerzami chaosu jest ogromna otwarta przestrzeń. A spójrzcie tylko na to, jak szybko skraca się dystans między orkami, a między chaosem. No, obie armie prują na siebie. Jeszcze do tego chaos, właśnie piechota chaosu biegnie w sumie całkiem śmiało w kierunku tych orków. Mimo, że wsparcie rycerzy jest bardzo daleko. Jeszcze do tego tu jacyś łucznicy się widzę pojawili. No jest przepaść między tymi jednostkami. 3000 punktów jakby wyjęte z armii, nie? Czyli w tym momencie potencjał armii chaosu jest naprawdę dużo mniejszy w porównaniu z potencjałem armii orków, która jest praktycznie cała skupiona w tym miejscu. Tam dalej jest trochę tylko jednostek podjazdowych, które są stosunkowo szybkie. Już w tym momencie zbiegają tam. Już zbiegają do środka, żeby w razie co wesprzeć główne siły. Coraz bliżej, pierwsze linie. Czarne orki już podchodzą. No i dochodzi do pierwszych szarż. Grasanci chaosu zostali zmiażdżeni przez czarne orki. Tutaj kolejne oddziały grasantów również zmiażdżone. Jeszcze do tego orkowe chłopaki się dołączyły. Manticora chaosu leci, prawdopodobnie poleci w te gobliny. Grasanci długo tutaj nie wytrzymają. Wchodzi jeszcze jakaś magia metalu. Prawdopodobnie ostateczna przemiana. Odpalone ła. Ohydne tchórze tutaj walczą właśnie z grasantami. Pierwsza linia, znaczy środek został całkowicie rozbity przez orki. No, prawa strona również. Co tu dużo mówić. Grasanci zniknęli. Wybrańcy też tutaj już długo nie pofunkcjonują. Weszło jeszcze zaklęcie z magii śmierci. Prawdopodobnie pijawka dusz. Nie, los biun. Dobra, pijawka dusz jest na pojedyncze cele. Czyli los biun. No i cóż, co tu dużo mówić? No, środek i prawa strona zostały całkowicie zmiażdżone przez orków. Lewa strona też wcale się dobrze nie trzyma. Manticora też już prawie nie żyje. I patrzcie na tych rycerzy, widać te sztandary, widać tych rycerzy, oni dopiero teraz się pojawili. Dopiero teraz podjeżdżają w ogóle, kiedy jest już praktycznie pozamiatane. No, wojownikom chaosu zostali wprawdzie ci wybrańcy, ale oni są otoczeni z każdej strony, morale się sypie. Tu jeszcze wejdzie jakieś zaklęcie. No właśnie, to jest paląca zagłada. Nie zadało to jakoś super imponującego damage'a. Dopiero teraz rycerze pojawiają się na horyzoncie i dopiero teraz włączają się do walki. Tak. No to jest trzecia sprawa, bo plik mi się uszkodził tak jakby z tej rozgrywki, które nagrałem. Musiałem to nagrać jeszcze raz. Tak jakby otworzyć i nagrać, nie? To co odtwarzam. Ale nie będę tego szerzej omawiał. W każdym razie, jak dla mnie to jest już pozamiatane, naprawdę. Mimo, że teoretycznie... Teoretycznie, no, skala pokazuje nam, że siły są w miarę wyrównane, ale myślę, że nie, no, wybrańców już prawie nie ma, jeszcze zostało sporo tych rycerzy, ale okrążenie ich i dojechanie to naprawdę nie będzie wielki problem. Kolejny raz los biją z tego, co mi się wydaje, nie, tym razem pijawka dusz, ale no, tak czy inaczej, zada nieco damage'a. No i to jest już, to jest tyle, nie? Tutaj jeszcze całkiem skuteczny ostrzał zagłada z niebios, ale no poza tak naprawdę Sigvaldem wspaniałym i magiem chaosu nie zostało już nic. Rycerze są właśnie w tym momencie dojeżdżani, już zostali właśnie zrautowani, więc no nie mamy chyba na co liczyć. To jest pozamiatane, dosłownie ta zielona fala zalała wojowników chaosu, dosłownie zalała. Muszę sobie tymi orkami kiedyś w końcu jeszcze raz pograć. No niestety nie mam tego DLC-a, wiadomo, no... DLC do frakcji cholernie wzmacnia, naprawdę cholernie wzmacnia. No oczywiście czarne orki są tak jakby i w postawce, nie? Orkowe chłopaki też. Ale no jednak, no wiadomo, bez DLC jest ciężko, bez DLC jest ciężko. Także dlatego za te orki za bardzo się nie zabieram. No to jest już dobijanie, no, umierających, nie? Tu jeszcze wejdzie jakaś jedna paląca zagłada, ale nie zadała jakiegoś super damage'a. Azak się wciska oczywiście w maga, ten nie został nawet zrautowany, Azak poszedł go jeszcze dojechać. Tutaj ciut rycerzy się nawróciło, został wyłącznie Sigvald. No i to tyle, nie? On jeszcze morale ma, nie? Ale co to zmienia? A myślę, jeszcze ła odpalone po raz drugi. No i GG. Ogromny błąd w postaci, znaczy w sumie... Myślę, że były dwa błędy tak jakby po stronie Dark Elfów wcześniej i teraz po stronie chaosu. Dwa błędy w postaci tego, że
część armii została zostawiona, zapomniana gdzieś. Przy czym, no ja też popełniam takie błędy, nie? To jest tak jakby, myślę, że w Warhammerze to się może zdarzyć nawet. Aczkolwiek tutaj ci rycerze chaosu byli tak strasznie daleko rozstawieni. Chaos powinien bardziej jednak się wycofać, połączyć te armię. To wiadomo, byli w lesie, była tak jakby zasadzka, ale przybyli tak późno, że ta zasadzka niewiele znaczyła. Wcześniej właśnie ta czarna straż, która gdyby osłaniała kuszę, to myślę, że potoczyłoby się tu zupełnie, to zupełnie inaczej. No tutaj nie wiem, czy ci rycerze by zadecydowali o zwycięstwie. Myślę, że tam czarna straż miałaby duże szanse. Tutaj rycerze pewnie nie, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.